Witam was serdecznie. Dzisiaj po raz kolejny przerobimy sobie partię pod względem idealnego treningu na nią. Także dla każdego splitowca powinien to być super materiał. Robimy klatę, ja łykam bombę i lecimy z idealnym treningiem klaty. To nagram, co zrobiłeś. Dzisiaj rozgrzeweczka na skakance, dobra na rotatory, czyli przed wyciskaniami warto. No i taka skakaneczka dzik, już dostępna dla was na naszym sklepie, jak coś. Przejdziemy do konkretnych ćwiczeń, na szybko anatomii klaty, czyli tak, mamy górny akton i mamy dolny, nie ma tam nic więcej, nie ma środka klatki, bo te same włókna są tutaj i tutaj, to jest po prostu jego koniec i początek. Funkcje tego mięśnia, jakie mamy do wykorzystania w treningu, to będzie przywodzenie poziome, przywodzenie pionowe, zgięcie ramienia, wyprost ramienia i rotacja wewnętrzna. Właśnie dlatego, że klatka stąd przyczepia się do kości ramiennej. Jeśli rotujemy wewnętrznie, tak jak widzicie, guma się będzie skracać, także i mięśnie klatki. No i ruchem złożonym, jaki tu możemy wykonywać, oczywiście są wszelkiego rodzaju wyciskania. Mówi się, że wyciskanie leżąc na ławie, tak zwane wyciskanie na klatę, no właśnie, jest na klatę idealne, ale nie do końca. Jeśli chcemy idealnie podejść do treningu klaty, to powinniśmy go podzielić zamiast wyciskania leżąc, zrobić dwa, czyli jedno wyciskanie głową w górę, drugie wyciskanie głową w dół. Z tego powodu, że właśnie mamy górny i dolny akton, to jeśli robimy poziomo, one będą mocno zaangażowane oba, ale optymalnie, jeśli najpierw zaangażujemy mocno jeden z nich, potem mocno drugi z nich. Także na pierwszy ogień, zaniedbywany często skos głową w górę, czyli atakujemy górny akton, ten obojczykowy. Ćwiczenie numer dwa, skoro mieliśmy skos głową w górę, teraz powinniśmy w tej płaszczyźnie przetrenować. Normalnie zaproponowałbym najlepiej na handlach, właśnie leżąc na ławce głową w dół. U nas nie mamy takiej opcji, więc jeśli nie macie takiej opcji, to drugą propozycją są pompki na poręczach. Podobna jest płaszczyzna, jest też głęboki zakres ruchu jak przy handlach. No i właśnie, jeśli w pierwszym ćwiczeniu wybieramy sztangę, w drugim weźmy handle, jeśli głową w górę wyciskaliśmy handlami, w drugim przejdźmy na sztangę albo na dipy. Zapraszam na dipy. Ciężka robota za nami, czyli ruchy złożone, wielostawowe, dwa wyciskania mamy zrobione. Przechodzimy do tych lżejszych, ćwiczenia akcesoryjne i zaczniemy od pierwszego ruchu, czyli przywodzenia w pionie. I zrobimy to z góry na dół, czyli znowu dolny akton będzie aktywowany mocniej. I co możemy wykorzystać właśnie w takich ćwiczeniach typu albo jak butterfly, albo jak tutaj na linkach, możemy wykorzystać to, że napięcie wytworzymy pod koniec ruchu. Bo przy wyciskaniach napięcie mamy tutaj. Kiedy jesteśmy u góry, nie ma już nic. Natomiast tutaj, w zależności jak się ustawimy, ale jeśli nie będziemy daleko z przodu, tylko mniej więcej w linii wyciągu, albo troszkę przed, możemy wytworzyć bardzo duże napięcie w pełnym skróceniu, czyli tutaj. Tak jak mówię, przy sztandze nic tutaj nie mamy. Zobaczycie w praktyce, jak to wychodzi.
druga forma przywodzenia, która jest potrzebna do idealnego treningu klaty, to będą rozpiętki na bramie z dołu do góry, czyli tak zwane low to high, cable fly. Każdy pewnie o tym słyszał. Co ja polecam, jeśli robicie na stojąco i macie możliwość regulacji, nie robić z ziemi, tylko powiedzmy na wysokości bioder, wtedy będzie dużo lepszy kąt ciągnięcia tego ruchu. Jeśli nie macie opcji regulacji, to polecam robić to na klęcząco po prostu. Wersja tego samego ćwiczenia dla zagorzałych to będzie dodanie jeszcze tej rotacji wewnętrznej, o której mówiłem na początku. No i można to zrobić na przykład za pomocą gum. Taką czerwoną dostaniecie u nas. Tu widać dziczka nawet. Zostało nam jedno ćwiczenie i jedna funkcja tak naprawdę. Wszystkie już przerobiliśmy poza wyprostem ramienia i będziemy to wykonywać za pomocą przenoszenia hantla za głowę. Przenosząc go tutaj, wykonujemy właśnie ten wyprost ramienia, czyli funkcję, która angażuje mocno dół klatki. Na wyciągu robiliśmy zginanie ramienia właśnie za pomocą tego. Jednocześnie było to przywodzenie poziome i zginanie ramienia. Jeszcze jako ciekawostkę dodam, mimo że klata i plecy to są tak naprawdę partie antagonistyczne, czyli robią przeciwne rzeczy, to przy takim przywodzeniu pionowym zarówno klata i plecy pracują, tak samo przy prostowaniu ramienia też klata i plecy są synergistami. Także nigdy klatki nie wyizolujemy. Uff, zmęczyłem się. Jest opcja udoskonalenia tego ćwiczenia, bo jeśli przenosimy tylko i wyłącznie hantel, to obciążenie mamy tutaj. Kiedy przenosimy go nad klatkę, tutaj już nic się nie dzieje dla naszej klatki. Ale znowu możemy wykorzystać gumy i jeśli uda nam się zawiązać ją tak, żeby poziomo tą gumę ciągnąć hantlem, to przeciążenie z hantla mamy tutaj, a przeciążenie z gumy będzie tu, czyli przez cały zakres klata będzie pod napięciem i staje się to praktycznie idealnym ćwiczeniem. Mam nadzieję, że wasze klaty urosną. Dajcie znać, czy chcecie kontynuację tej serii. Jeśli tak, jaka partia jako kolejna. Oczywiście pay-per-view, opłata, wystarczy dać łapę w górę. I z tego, co owca mówił, przyjdzie jakiś mail, tak? I tam będzie iPhone do wygrania? iPhone 10, po prostu musicie subskrypcję kliknąć i zostawić komentarz, jeżeli chcecie mieć szansę na drugiego.